Witam serdecznie, nazywam się Bartosz i dzisiaj zaprezentuję nową aplikację Hager Konfigurator. Aplikacja służy do tworzenia zestawień osprzętu elektroinstalacyjnego Berker. Dzisiaj jest to marka Berker, ale już w niedalekiej przyszłości będzie również moduł z marką Hager Lumina. Narzędzie nie jest do końca nowe, już od wielu lat jest w formie desktopowej online, ale właśnie aplikacja prawdopodobnie okaże się najlepszym rozwiązaniem dla wielu użytkowników. Aplikacja jest w pełni kompatybilna z konfiguratorem online, więc możemy korzystać z tych samych haseł. Proces rejestracji nie jest potrzebny, jeśli mamy konto w konfiguratorze online. W tym materiale omówię zarys najważniejszych funkcjonalności, a w kolejnych filmach przedstawię bardziej szczegółowo każdą z nich. Dobrze, przejdźmy do aplikacji. Otwierając pierwszy raz aplikację, pojawia nam się okno logowania. Już wspomniałem, że logujemy się tymi samymi danymi, co w konfiguratorze online. Jeśli konta nie mamy, zachęcam do rejestracji. Rejestracja pozwoli nam korzystać z pełnej mocy aplikacji. Jeśli się nie zalogujemy, możemy kontynuować jako gość, ale w tym przypadku są pewne ograniczenia. Będziemy mogli pobrać dokumentację projektu tylko 5 razy. No i w funkcji szybkie zestawienia funkcjonalności też są pewne ograniczenia, więc zachęcam do logowania i rejestracji. No dobrze, ja jestem zarejestrowany, więc się zaloguję. Jestem zalogowany. Na stronie startowej w dolnej części mamy cztery główne funkcjonalności. Pierwsza funkcja to projekty funkcjonalności. Pozwala ona również na pracę w trybie offline i służy do tworzenia zestawienia osprzętu zestaw po zestawie oraz pomieszczenie po pomieszczeniu. Możemy z niej również korzystać, jeśli nie jesteśmy jeszcze pewni, jaką serię wzorniczą wybrać i opieramy się tylko na funkcjonalnościach produktu. Klikamy i pojawiają nam się trzy ikony. Pierwsza z nich po prawej stronie ikona i. Wchodząc w nią mamy krótki opis tej funkcjonalności. Ikona w środku to przekierowanie do listy projektów. Klikając w plus rozpoczynamy projekt. Druga funkcjonalność to szybkie zestawienia funkcjonalności. Ta funkcjonalność również pozwala na pracę w trybie offline, ale nie tworzymy tutaj zestaw po zestawie, lecz wybieramy odpowiedni produkt i wpisujemy liczbę tych produktów. Na końcu, tak jak w poprzedniej wersji, wybieramy serię wzorniczą, gdy już mamy internet lub też gdy już wiemy, jaką konkretną serię wzorniczą wybrać. Trzecia funkcjonalność to projekty. Ta funkcja podobna jest do pierwszej, z tym, że tutaj wybieramy od razu daną serię wzorniczą, no i żeby pracować, musimy być online. No i ostatnia z nich, szybkie zestawienia, analogicznie do szybkich zestawień funkcjonalności. Bardzo podobne funkcje, z tym, że musimy być online oraz wybieramy daną serię wzorniczą. W lewym górnym rogu mamy przejście do menu. Tam znajdziemy listy projektów oraz opcję wczytaj projekt, jeśli znamy ID projektu, który wcześniej zrobiliśmy. Z kolei u góry z prawej strony mamy tutaj swój profil, który możemy edytować. Mamy zgody marketingowe oraz opcję, żeby się wylogować. To tyle, jeśli chodzi o zarys funkcjonalności. Bardziej szczegółowo omówię je w kolejnych filmach. Zatem zapraszam do pobrania aplikacji z Google Play lub App Store i do korzystania z niej.